Cześć Maria, witam serdecznie. Cześć. W zeszłym roku zapisałaś się do mojej Akademii Matematyki Piotra Ciupaka i chciałam na początku zapytać, skąd się o niej dowiedziałaś? To tak, to na pewno oglądałam filmiki na YouTubie i bardzo mi pomagały. I tak naprawdę znalazłam ogłoszenie na jednym z portali internetowych i tak w sumie połączyłam te dwa fakty i zdecydowałam się na te zajęcia. A kiedy rozpoczęliśmy współpracę? Pamiętasz mniej więcej czas? Tak. To było na początku roku szkolnego, ponieważ miałam nieco dobre oceny w poprzednich latach z matematyki i stwierdziłam, że warto byłoby wziąć się za ten przedmiot i jakoś poprawić swoje wyniki do matury. I jaki to był poziom? Jaki poziom wtedy reprezentowałaś? Jak Ci wychodziły próbne egzaminy, sprawdziany, klasówki? Od czego zaczynaliśmy, powiedz? Wstyd się przyznać, ale to było około 30 paru procent, tam 30, 35 bodajże procent, więc to nie były najlepsze wyniki z takich matur próbnych. Sprawdziany pisałam też dosyć słabo, ale no jak widać, jak na moim przykładzie można nawet z takiego wyniku osiągnąć sukces. Właśnie pochwal się, do jakiego wyniku dotarłaś, jaki wynik się udało osiągnąć na maturze w maju, według Twoich wyników. Myślę, że to będzie około 94 albo 96%, do tego nie jestem jeszcze pewna, ale co będzie, to będzie dobrze. 94-96 to jest świetny wynik, moim zdaniem. 4 czy 96, jak dla mnie, brawo, szapo. Dzięki. Czyli około 60 punktów procentowych od września do maja się udało poprawić. A powiedz, ile czasu poświęcałaś na matematykę? Ile się to zajmowało? Ile w tygodniu średnio godzin takiej pracy własnej wymagała od Ciebie matematyka? W pierwszym semestrze na pewno trochę więcej, bo to miałam na to po prostu więcej czasu, bo to było około 6 godzin tygodniowo. W drugim semestrze troszkę bardziej skupiałam się na moich przedmiotach kierunkowych, takich rozszerzonych, które zdawałam. I wtedy uczyłam się około 4-5 godzin tygodniowo matematyki. A powiedz, jak oceniasz atmosferę, sposób prowadzenia zajęć, sposób przekazywania wiedzy? Jak Ci się to podobało? To na zajęciach jest bardzo luźna atmosfera, bardzo spokojna, swobodna. Na pewno jeżeli ktoś się boi matematyki, stresuje, to na zajęciach tego nie odczuje, ponieważ Pan przekazuje wiedzę w bardzo spokojny, bardzo przyjemny sposób. I nawet jak się czegoś nie rozumie, to można milion razy dopytywać i Pan nie okazuje tego, że to jest już milionowy raz to samo pytanie, więc jest bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo swobodnie. A powiedz, na jakich materiałach pracowaliśmy, z jakich książek korzystaliśmy, ile mniej więcej arkuszy w tym czasie policzyliśmy w naszym procesie przygotowania do matury? To my przerobiliśmy dwie książki Kiełbasy dla maturzystów, to takie grube. I zrobiliśmy wszystkie arkusze maturalne z nowej podstawy programowej, wszystkie arkusze maturalne, czyli tak, wszystkie arkusze maturalne z maja, z czerwca i z sierpnia, wszystkie arkusze maturalne Operonu i wszystkie, i zaczęliśmy robić arkusze maturalne ze starej podstawy, więc to wyszło około tam 30 jak mniej więcej arkuszy, więc bardzo dużo. No duży nakład pracy, ale też efekt super. Tu jest też taka informacja do osób, które liczą, że można zdać pięknie na taki wynik bez pracy. Tutaj no nie ma dróg na skróty, niestety trzeba po prostu systematycznie, regularnie pracować. I jakbyś miała od siebie, co byś maturzystom poleciła, żeby osiągnąć taki wynik? Co robić, żeby taki ładny wynik osiągnąć? Co jest dla Ciebie w Twojej opinii najważniejsze? Po pierwsze, bardzo polecam zajęcia z Panem Piotrem, ponieważ przebiegają naprawdę w bardzo miłej atmosferze i można bardzo dużo się nauczyć. No jak widać, można nawet o 60% podnieść swój wynik. Więc na pewno się nie wolno stresować. No i się uczyć po prostu. Czyli systematyka. Dokładnie tak, systematyka i dobre zajęcia to klucz, moim zdaniem. Dobrze, dziękuję. Mario, jeszcze raz serdecznie dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad, że powiedziałaś kilka słów o tym, jak było. Wszystkiego dobrego, dziękuję za
Dzięki wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie. Hejka, pa. Pozdrawiam.